Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj kategoria sprzętów, które na kanale nie gościły do tej pory, czyli kategoria Smart Home, inteligentny dom i produkty marki Sonoff, która również do tej pory na kanale nie gościła, ale zaczynamy z przytupem, ponieważ jest to w zasadzie jeden z produktów premium z najwyższej półki marki właśnie Sonoff, czyli NS Panel Pro. Takie domowe centrum zarządzania smart home od Sonoffa. Dodatkowo do tego mamy fajny stand, obudowę. Dlaczego jest to dosyć istotny element później. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Dzisiaj NS Panel Pro od Sonoffa. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, to jest to nowsza wersja, bo był też NS Panel bez wersji Pro. On posiadał dwa chyba fizyczne klawisze. To jest najnowszy wypust. Rok temu wyszedł na rynek ten produkt i on jest tak naprawdę takim małym centrum dowodzenia. Urządzenie jest sprzedawane w wersji do montażu w puszkach dotynkowych, czyli na przykład możecie w ścianie zamontować takie centrum sterowania, ten panel. Ewentualnie możecie na przykład w meblach również wywiercić sobie otwór taki kontaktowy i tam również coś takiego zamontować. No wszystko zależy od tego, gdzie chcielibyście taki panel mieć. Natomiast wersja druga, dla tych, którzy nie chcieliby wiercić otworów w ścianie czy w meblach, to zakup takiego standu, który również w ofercie Sonoffa jest. I wtedy mamy taki wolno stojący tablecik do pełnego sterowania systemem Smart Home. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co producent odnotowuje istotnego na opakowaniu. Mamy informację o nazwie NS Panel Pro. Jest to Smart Home Control Panel. Wsparcie dla Google Home. Oczywiście pracuje również z Alexą. Oprogramowanie sterujące to Wheelink, jest wsparcie dla tego oprogramowania, jeżeli chodzi o to urządzenie. Urządzenia wspierane to zarówno przełączniki do samodzielnego montażu, smart switche, takie w ofercie oczywiście Sonoff posiada. Są to również smart wall switche, czyli przełączniki inteligentne naścienne. Mamy również inteligentne wtyczki do podłączania do kontaktów, inteligentne żarówki, jak również inteligentne kamery bezpieczeństwa. Te wszystkie urządzenia Sonoff w swojej ofercie ma, aczkolwiek współpracuje też z wieloma urządzeniami z innych marek. To plus dla producenta. Ta lista oczywiście się również ciągle powiększa, ponieważ ten panel również wychodził z dużymi ograniczeniami, jeżeli chodzi o możliwości, a one są w kolejnych update'ach uzupełniane. W tej chwili jest już bardzo rozbudowane to portfolio. Mamy wbudowany hub Zigbee w to urządzenie, to jest bardzo istotne. Mamy tutaj centrum kontroli właśnie Smart Home, wsparcie dla kamer nawet na żywo, jeżeli chodzi o podgląd i domowego bezpieczeństwa. Tak zachwala ten produkt producent. Jeżeli chodzi o kolor, to ja mam ciemny szary. Natomiast jest jeszcze, z tego co pamiętam, biały. I tutaj mamy również informacje o napięciach, przy jakich pracuje urządzenie, standardowe sieciowe i podłączenie do sieci Wi-Fi tylko na częstotliwości 2,4 GHz. Wsparcie dla Zigbee 3.0, a samo urządzenie ma ekran o wielkości 4 cale, 3,95 cala dokładnie i rozdzielczości 480x480. Oraz wymiary 86x86 na prawie 40 mm. W opakowaniu otrzymujemy sam panel i dwie śrubki oraz instrukcję obsługi. Sonoff podaje swoją stronę internetową. Tutaj mamy niemiecki oddział. Natomiast jeżeli chodzi o sam kraj produkcji, to są to Chiny. Tak jak wspomniałem wcześniej, całym systemem Sonoffa zarządza aplikacja eWheelink. Ją warto pobrać, bo bez niej nie wykorzystałem możliwości tego
urządzenia. Mamy też wsparcie, ta aplikacja oczywiście działa w systemach i Androida, i Apple'a. Mamy też kod kreskowy, wsparcie dla norm europejskich i kanadyjskich. I to by było tyle, jeżeli chodzi o opakowanie. Mamy jeszcze nazwę NS Panel 86PB. W środku, poza samym panelem, otrzymujemy jeszcze dwie śrubki do montażu właśnie w puszkach podtynkowych, natomiast w ścianach. Natomiast ja skorzystałem z drugiej opcji, czyli wykorzystałem sam stand. Jeżeli chodzi o zastosowanie takiego standu, to tutaj mamy wersję dla zwykłego, to znaczy ten stand jest kompatybilny z wersją zwykłą NS panelu, panela, tego tą wcześniejszą, dla wersji europejskiej kwadratowej i dla wersji amerykańskiej pionowej. Natomiast jest też kompatybilny z tą najnowszą wersją NS Panel Pro dla wszystkich regionów. I mamy informację o tym, że w środku mamy dwie śrubki montażowe, sam stand, kolor oczywiście szary, bo dopasowany do mojej wersji kolorystycznej. Krajem produkcji jest również, są również Chiny. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o montaż. Tutaj mamy te dwa otwory na śrubki, aby przymocować panel na stałe do samego standu. No dobrze, słuchajcie, ja już przygotowałem sprzęt do pracy. Celowo go nie montowałem jeszcze na stałe. Dlaczego? Bo chciałbym Wam pokazać, jaki element będziecie musieli sobie dokupić, jeżeli skorzystacie z wersji wolnostojącej, a nie do zabudowy w ścianie. W odróżnieniu od na przykład smart switchy będziemy potrzebować tylko dwóch końcówek, tylko dwóch żył w Europie, czyli musicie dokupić sobie wtyczkę i z dwoma końcówkami albo samemu sobie taką przygotować i to wystarczy do zasilenia panelu Pro, co jest plusem, ponieważ możecie ten panel przenosić w ramach waszego mieszkania, możecie go mieć postawiony na przykład chwilowo w salonie, możecie go też przenosić do sypialni, aby wyłączać światła i inne systemy w sypialni, więc możecie go dowolnie przenosić, no w momencie kiedy go zamontujecie w ścianie, to niestety ta mobilność będzie mocno ograniczona, praktycznie do zera. Jeszcze raz rzut okiem na panel tylny, mamy kabel liniowy, kabel neutralny, informacja o wsparciu tylko Wi-Fi na 2,4 GHz, Zigbee 3.0, kraj produkcji Chiny, spełnienie norm europejskich. Tak więc jeżeli zakupicie NS Panel Pro z myślą o montażu właśnie w standzie, to musicie jeszcze dokupić sobie kabelek i wtedy po montażu będziecie mieli taki kompletny system przenośnego sterowania systemem Sonoffa i Zigbee. Śrubki do montażu są niewielkie i pozwalają na stałe przytrzymać panel do standu. Po zamontowaniu panelu, podstawki, nie pozostaje nam nic innego jak zamontować sam wyświetlacz z warstwą dotykową, całą jednostkę centralną. Tak prezentuje się urządzenie po podłączeniu. Mamy tutaj czujnik oświetlenia. Ładuje się logo Sonoffa. Chwilę to trwa, natomiast to urządzenie zbyt często się nie rozłącza, nie uruchamia. I mamy godzinę, dzień i temperaturę dla wybranej strefy, jeżeli chodzi o lokalizację. Te dane są pobierane z internetu, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamontować czujniki lokalnie. Jeżeli jeszcze chodzi o pogodę, to możemy sobie kliknąć tutaj i mamy pogodę na najbliższe kilka dni. Jeżeli chodzi o 7-dniową prognozę pogody, właśnie zupdate'owaną. Mamy tutaj możliwość wyboru trybów. Ja mam podłączone 4
cztery urządzenia i mam tutaj oświetlenie w łazience, w salonie, w sypialni, jak również w pokoju dziecka. W tym w salonie mam dwa osobne źródła światła, więc mogę nimi sterować. Chociażby w tej chwili włączyłem światło, wyłączyłem, jeszcze raz włączyłem i wyłączam. Mogę sterować z tego poziomu oczywiście. Natomiast jeżeli mamy pojedynczy przełącznik, to on ma tylko jedną funkcję. Możemy dodawać do trzech takich ekranów. Możemy też dodawać wybraną stronę internetową. Tych możliwości jest sporo, jeżeli chodzi o personalizację. Możemy to robić za pomocą aplikacji na smartfonie. Tam mamy pełne sterowanie. Tak wygląda główne menu. Możemy tutaj również dodać urządzenie i rozpocząć jego parowanie. Natomiast teraz tego nie będziemy robić. Tutaj mamy informacje, notyfikacje. Nie mamy aktualnie żadnych. Mamy możliwość ustawienia alarmu, więc jeżeli korzystacie na przykład w sypialni przy łóżku z tego urządzenia, kiedy kładziecie się spać i chcecie powyłączać wszystkie urządzenia na noc, a nie chce Wam się na przykład wstawać i wyłączać świateł w innej części mieszkania czy domu, to możecie to zrobić z tego panelu, ale możecie też na rano sobie ustawić budzik. Możemy zmieniać oczywiście główne tematy. Tych tematów mamy kilka wbudowanych. Dynamiczne, domyślne, systemowe. Mamy też takie nieco inne. Ja wziąłem sobie teraz wersję wiosenną. Jest też letnia, jesienna i zimowa. Mamy też ocean czy morze i gwieździste niebo. I to jest 8 standardowych tematów, które możemy wybrać. Możemy dodać też kamerę. I tutaj mamy możliwość integracji z samodzielnymi kamerami do budowy, które zbudujemy samodzielnie. Bądź też możemy korzystać z innych rodzajów kamer. Możemy je dodawać. Mamy też ustawienia bezprzewodowe, Bluetooth, konto E-Link. Możemy ustawić strefę czasową, pogodę dla danej lokalizacji. Jeżeli chodzi o display, to mamy możliwość wyboru automatycznego doboru jasności, bądź też możemy to samodzielnie ustawić. Jeżeli wybierzemy samodzielnie, tutaj jest 100% w tej chwili, ja daję automatycznie i po jakim czasie ma się blokować ekran, żeby oszczędzać energię. Możemy też wybrać oczywiście język. Tych języków jest sporo. Mamy Afrikaans, indonezyjski, Katalonia, czeski, duński, niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, chorwacki, włoski, węgierski, holenderski, polski, portugalski, brazylijski, portugalski, słowacki, słoweński, fiński, szwedzki, turecki. Tych języków jest naprawdę, jak widać, sporo. Mamy też sporo update'ów, jeżeli chodzi o to urządzenie, bo mamy, tutaj możemy jeszcze wybrać oczywiście głośność, bo urządzenie ma wbudowany głośnik i mamy również jeżeli chodzi o system, nazwa urządzenia NS Panel 86PB, można to zmienić. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, ja na dzień dobry miałem update i w tej chwili mamy wersję 2.1.0 systemu. Nowszej nie ma, tutaj mamy adres IP urządzenia. Mamy też informacje o zużyciu procesora, w tej chwili tylko 10%, i zużyciu pamięci 13%, nie wiem, czy tu można kliknąć, żeby uzyskać parametry, nie. Możemy natomiast zrebootować bądź zresetować urządzenie. Ja zrobię w tej chwili reboot, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, jeżeli chodzi o restart.
Myślę, że takie urządzenie jest naprawdę ciekawe. To są możliwości tylko oficjalnego oprogramowania, ale producent umożliwia też instalację, odblokowanie części funkcji, jeżeli chodzi o integrację z innymi systemami. Jest taka możliwość, natomiast już te możliwości na wbudowanym firmware'ze są coraz większe. Przez rok czasu, kiedy ten produkt wyszedł na rynek, pojawiło się już kilka sporych update'ów, które poszerzyły znacząco możliwości urządzenia. Powrót do panelu przedniego. Słuchajcie, jeżeli chodzi o taki szybki przegląd NS Panelu Pro i podstawowej funkcjonalności, tak jak mówiłem, ja mam podpięte w tej chwili tylko 4 przełączniki świateł, ale zamierzam tutaj domontować, dokooptować kolejne urządzenia z systemu Zigbee, jak również produkty Sonoffa. Możliwości są w zasadzie nieograniczone, jeżeli chodzi o integrację ze Smart Home. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o idei Smart Home, czy sami z niej korzystacie, czy macie jakieś urządzenia Smart Home w domu i czy jesteście zainteresowani dalszym rozbudowaniem takich systemów. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie ominął Was żaden nowy film. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. A na sam koniec dorzucę Wam kilka interesujących materiałów wideo. Hej, hej, do kolejnego materiału.